W studiu gość Krzysztof Napiórkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jubilatem coś pana łączy, bo też spotkania zamkowe w Olsztynie, śpiewajmy poezję, były bardzo ważne dla pana. No na pewno. To już było chyba 10 lat temu. No i też miałem przyjemność dostać tam nagrodę jako taki młody, początkujący estradowiec. I bardzo dobrze przyjęty wtedy, tak samo jak Radek nieco wcześniej. No rzeczywiście to były takie fajne, dla mnie magiczne lata właśnie, że jeździłem jako młody chłopak. Młody obiecujący, tak? Tak zwany młody obiecujący, tak. Mm-hmm. A teraz już są mniej magiczne te lata? No, teraz magia polega na czymś innym. Mm-hmm. A magia polega na tym, że udaje mi się realizować swoje pomysły muzyczne. To jest zupełnie, że tak powiem, inny typ magii. Odkrywanie jakby swoich też no, możliwości twórczych i realizowanie ich. Mm-hmm. A magia polega też na tym, że w dniu premiery nowej płyty jest pan na antenie Jedynki i możemy zagrać dwa utwory, a pan może nam powiedzieć o tej płycie słów kilka. No płyta jest świeża, bo dosłownie przedwczoraj odebrałem ją z Uniwersalu i nie widziałem jej wcześniej, ponieważ nie było mnie tutaj na miejscu. Jestem bardzo mile zaskoczony, bo jest taka żółta. Kolor żółty dzisiaj jest dla mnie istotny, ponieważ prześlizgnąłem się kilka razy na żółtym, tutaj jadąc do radia. Ale oj, to... proszę tego głośno nie mówić, zaraz będzie mandat. Chociaż właściwie to na żółtym jeszcze można. Na żółtym można. Można, tak. Tylko trzeba uważać. Mhm. No i płyta zawiera 13 utworów, prawie 50 minut muzyki. Teksty w większości są moje, 8 utworów to są teksty moje. 3 teksty to są teksty walijskiego poety Dylana Thomasa w przekładzie Stanisława Barańczaka. 1 tekst Asi Kondrat i 1 tekst Bolesława Leśmiana z moją muzyką. W pracach nad tą płytą uczestniczyli moi koledzy, z którymi już jeżdżę ładnych parę lat po świecie i muzykujemy. Kasper Stolarczyk na gitarach, Maciej Magnuski na basie, Daniel Kapustka na perkusji, Szymon Kamykowski na tylko na saksofonach, na skrzypcach Mateusz Pliniewicz, a jeszcze nowością tutaj na tej płycie są goście, moi przyjaciele Szkoci, którzy grają na skrzypcach takich szkockich, czyli oni na to mówią fiddle. Fiddle, no właśnie. Właśnie Andrew Gibb, Claire Campbell i na takim bandeonie, który z kolei Norman nazywa po prostu box, gra właśnie Norman McKee. No to czego posłuchamy? Teraz posłuchamy singla z tej płyty, czyli piosenki nie wiemy nic o sobie. Piosenka Nie wiemy nic o sobie z najnowszej płyty naszego gościa. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Dziś premiera płyty Krzysztofa Napiórkowskiego Semi Electric i z niej właśnie słuchaliśmy piosenki. A ten tytuł płyty? Tytuł właściwie, muszę powiedzieć, że niespecjalnie lubię ten tytuł. No to ciekawe, artysta przychodzi z płytą i mówi, że niespecjalnie. A płytę lubi pan? Tak, właśnie. Dobrze. A płytę bardzo lubię, ale muszę powiedzieć, że nie mogę po prostu nadać tej płycie innego tytułu, ponieważ od początku, kiedy po prostu wymyśliłem tę płytę, to wymyśliłem ją właśnie w ten sposób, że ona będzie taka półelektryczna i od początku ją tak nazwałem, trochę nietrafnie, no ale już, że tak powiem, chcąc pozostać wiernym swojej wyobraźni, no musiałem już ten tytuł zostawić. A jak to się dzieje, że polski artysta urodzony w Rzeszowie nagle gra ze Szkotami? No dzieje się to w ten sposób, że podróżuję do Szkocji już od wielu lat i tam właśnie poznałem przyjaciół, z którymi muzykuję. I w zeszłym roku, właśnie dokładnie na święta wielkanocne, które zresztą były może w trochę innym terminie, ale na zeszłą Wielkanoc właśnie spędziłem ją na szkockiej wyspie Isla. To tego panu zazdrościmy. Ale to nawet nie sama wyspa jest piękna, tylko piękna jest muzyka, którą graliśmy, bo załapałem się, że tak powiem,
zupełnie na trzeciego, czy czwartego, czy nawet piątego muzyka do tego zespołu Szkotów. No, nie miałem ze sobą fortepianu, więc dostałem gitarę i na tej gitarce tam po prostu grałem z nimi. No i jeździliśmy tak od miasteczka do miasteczka. Graliśmy trochę w pubach, trochę w różnych miejscach. I oni tak od razu pana przyjęli bez zastrzeżeń? No tak od razu nie, bo ja już wcześniej tam byłem, więc oni tak trochę zauważyli, że ja coś tam niby umiem, więc poćwiczyłem trochę. I następnym razem, jak już przyjechałem, to już trochę więcej umiałem, no i tak troszkę żeśmy pograli, co sprawiało mi ogromną frajdę, bo ta szkocka muzyka jest po prostu tak niesamowicie zwiewna, taka pozytywna i taka... Pozytywna bardzo, tak. I bardzo też taneczna. Mm-hmm. No i co? I potem zaprosił pan ich tutaj? Nie, jesienią pojechałem znowu do Szkocji i tam właśnie nagrałem ich w Edynburgu podczas sesji nagraniowej, którą zresztą samodzielnie zrealizowałem przy użyciu swojego laptopa. Czyli człowiek wielu talentów, nie tylko łatwo poznaje Szkotów, gra z nimi. Nie taki znowu talent. No, to prawda, ale nagranie jednak wymaga pewnych umiejętności, nie mówiąc już o słuchu. No słuch, najwątpliwie kiedy się pracuje z muzyką jest... Powinno się mieć, aczkolwiek nie zawsze tak się zdarza, także wie pan. Proszę się cieszyć ze wszystkich swoich przymiotów. Słuch, tak, jest bardzo potrzebny i trzeba go używać. Jeszcze jednej piosenki możemy posłuchać z pana płyty, która ma dzisiaj premierę. No i właśnie proponuję, w związku z tym, że jest dzisiaj piękny dzień, piękna wiosna i słońce... Ale zimno. Znaczy ja przyszedłem tak w samej koszuli tylko, takiej, o... że tak powiem, jako pan wiosna w florystycznej. No tak, prawda, proszę państwa, koszula jest florystyczna. I? No i cóż, i utwór nazywa się właśnie Jasny, jest do tekstu Asi Kondrat i jest taki bardzo wiosenny. A jest jeszcze w metrum 5/8. Także to też ciekawa informacja. Krzysztof Napiórkowski z nową płytą w muzycznej jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jasny, tak? Tak.